Ramat Rogowskich zamiast Miłość. Dzięki nim postrzelony Bartek, Arkadiusz Smoleński, przeżyje, ale w 1410 roku odcinku M jak Miłość Marysia, Małgorzata Pieńkowska i Artur, Robert Moskwa, zdadzą sobie sprawę, że za pomoc przestępcy, który napadł na kantor, mogą trafić do więzienia. Nie będą w stanie jednak odemówić Uli, Iga Kreft, która zacznie błagać, by ratowali Bartka przed śmiercią. Co będzie dalej z Bartkiem? I czy Rogowscy poniosą karę za współudział w ukrywaniu bandyty? M jak Miłość, odcinek 1410, wtorek, 8 stycznia 2019 roku, o godzinie 20.55 w TVP2. Bartek M jak Miłość nie umrze dzięki Marysi i Arturowi. To właśnie oni w 1410 roku odcinku M jak Miłość uratują ukochanego Uli. Postrzelony przez dawnych kolegów z gangu Bartek będzie się wykrwawiał, ale nie pozwoli Uli, by wezwała policję. Późnym wieczorem zdesperowana dziewczyna zjawi się w domu Mostowiaków i poprosi o pomoc ciocię. Ciociu, pamiętasz jak mama odeszła? Powiedziałaś mi i Natalce, że zawsze możemy na ciebie liczyć. Przypomni Marysi ze łzami w oczach. Kropka Rogowska nie zawaha się ani chwili, gdy bratanica wyjaśni, że ktoś w siedlisku jest ciężko ranny. Gdy w 1410 roku odcinku M jak Miłość zobaczy zakrwawionego Bartka, domyśli się, że brał udział w napadzie na kantor w Lipnicy. Poradzi Uli, by zawiadomiła policję, ale ona się na to nie zgodzi. Dla Bartka będzie to bowiem oznaczało powrót do więzienia. Marysia opatrzy Bartka i szybko oceni, że nie doszło do naruszenia tętnicy. Podaje mu też zastrzyk, ale nic więcej nie będzie w stanie zrobić. Na szczęście w 1410 roku odcinku M jak Miłość Artur zauważy, że żona wzięła jego rzeczy z torby lekarskiej. Popędzi do siedliska, żeby ją wesprzeć. To Rogowski zszyje ranę Bartka. I także uprzedzi Ulę, że w tym stanie jej chłopak musi trafić do szpitala. Kropka. W 1410 odcinku M jak Miłość ani Ula, ani Bartek nie zawiadomią policji. Nie zrobią tego też Rogowcy. Cała ta sytuacja będzie sprawdzianem lojalności Artura wobec Marysi. Nie złamie danego żonie słowa i pomoże jej kryć Ulę oraz Bartka. Ale uprzedzi ukochaną, że jak wszystko się łajdę, to oboje mogą trafić do więzienia. Przysięgałeś mi przecież. Na dobre i na złe, powie Marysia, żeby mieć pewność, że Artur stanie po jej stronie. Niedługo później w siedlisku zjawi się Sonia, Barbara Wypych, z Jankiem, Tomasz Kolarik. Policjanci zdobędą dowód, że to Bartek brał udział w napadzie i został postrzelony przez kolegów. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.